Dokąd nocą tuptajesz, to zależy. W Sosnowcu chcą, żeby tuptał do domków z liści, które powstały w Parku Bioróżnorodności. Na ten moment mamy 3 zrobione. No też chodzi o to, żeby były liście. Jeszcze tych liści nie ma, pracownicy zebrali tylko to, co się dało. No i gałęzie, które też co jakiś czas spadają, wykorzystujemy, składujemy. I na ten moment mamy akurat na 3 domki wystarczyło, więc tutaj panie wykonały te 3 domki. Natomiast docelowo w większości parków powstają takie domki. Nie wiem, w jakich ilościach powstaną w innych parkach. Na pewno na Kazimierzu też będzie około 3-4 takich domków. Domek dla jeża wykonać może każdy. Ważne, aby ulokować go w miejscu rzadziej uczęszczanym przez ludzi i zacisznym. Poza liśćmi i gałęziami nie potrzeba niczego więcej, bo zresztą natura poradzi sobie sama. Sosnowiec kolejny już raz wychodzi z inicjatywą zabezpieczenia kolczastych mieszkańców miasta przed zimą, bo gest choć symboliczny, to przede wszystkim ma zostawić ślad w świadomości człowieka. Jednak z roku na rok tych jeży jest coraz mniej. One najbardziej cierpią z ręki człowieka tak naprawdę. Czy to trutki na ślimaki, czy podkaszarki, grabie, jakby sprzątanie nadmierne właśnie ogrodów, zwłaszcza jesienią i wiosną, kiedy jest największe ryzyko, że taki jeż jest jeszcze w trakcie hibernacji. Jednak w lato, kiedy matki się rozmnażają, no to też należy mieć na uwadze, że gniazdo jeża często wygląda po prostu jak kubka trawy. I no niestety przez te nasze ludzkie działania, czy no, jakby nieuważanie na drodze, to też powoduje, że tych jeży jest po prostu mniej i mniej z każdym rokiem. Przy sosnowieckich domkach dla jeży wkrótce powstaną specjalne tabliczki informacyjne przygotowane przez uczniów. Chodzi o to, żeby uwrażliwić mieszkańców na fakt, że zabrana kupa liści nie świadczy o zaniedbaniu parku przez służby miejskie i poinformowanie, że prawdopodobnie mieszka tam jeż.